Znaczy skąd ja na bramkarza? To z tej okazji, czy coś się stało, że się robi, czy... No po prostu tydzień obserwacji bramkarza jednego i drugiego. Tym bardziej na swoim boisku, tym bardziej gra nogami, że tak powiem. No przechyliła szalę na korzyść Kozika. Ja jak mam ranking 1, 2, 3, 4 bramkarzy. Nasi bramkarze są w punkcie trzecim. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty w jednej linii. Mówię to dlatego, że w tej chwili nie mamy bramkarza. Już nie mówię tej klasy co Szerowski, ale jest to z pewnością problem, tym bardziej, że Piodlech już raz zbliża się do końca kariery. Każda mała kontuzja jest problemem. Stracimy Łukasza Stapelę na kilka tygodni. Jest nieprzygotowany po urazie na obozie. Ci dwaj ostatni, którzy, że tak powiem, są sprawni, ale no, są debiutantami. Jeżeli mi ktoś przez pół roku zarzucał, dlaczego nie bronił Kozik, to nie sądzę, aby dzisiaj Kozik był bohaterem meczu. Dziękuję bardzo. Czy brak dobrego bramkarza jest związany z brakiem funduszy? Przecież on dopiero się zaczęła. Nie, pytanie do mnie. Wczoraj się skończyła możliwość transferowa. Proszę do mnie takich pytań nie zgłaszać. Tym bardziej, że pan reprezentuje kopalnię. No to dlatego pytam. Odpowiedziałem panu. Proszę mnie nie pytać o fundusze. Jestem od trenowania i w zasadzie mogę mieć tylko do siebie pretensje, że tak przygotowałem zespół do dzisiejszego meczu, jak przygotowałem, ale ja uważam, że to był mecz wyjątkowy i minus i tyle zbiegu okoliczności, które doprowadziły do takiego wyniku, no nie zdarza się w każdym meczu. Tym bardziej, że nie, cały tydzień, a może tydzień temu zagraliśmy zupełnie przyzwoity mecz w Lublinie. Miał więcej pytań do gościa? Miśmona, Jarek Polski, Wyborca. Panie trenerze, chciałem się spytać, czy ocenia pan skład Grotlinu jako silniejszy w porównaniu z drużyną BKS-u? Umiejętności piłkarzy. Ja ukrywam, że od pierwszego mojego kontaktu z Majewskim uznałem, że to jest absolutnie piłkarz rewelacja polskiej ligi. Pół roku minęło, znalazł się w reprezentacji, bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o również, no niestety muszę to powiedzieć, szczęście w tym meczu, to nie było momentu, w którym by nam ono sprzyjało. Ale czy można się odnieść bezpośrednio do składu, jeśli chodzi o, nie o występ? Rozumiem pytanie pana. No wie pan, ja zrobiłem 3 zmiany. Trener zrobił 1 zmianę i od razu Sierczewski bramkę strzelił. To są fakty. Nie chcę zbliżać dalej, bo jeżeli chodzi o młodych zawodników, a wystąpiło dzisiaj przy zmianach dwóch, no ja mogę liczyć tylko na ambicje na razie. Jest to pewna inwestycja, która no niestety dla trenera się również tak kończy jak dzisiejszy mecz. Ja przy okazji chciałem może nie przeprosić kibiców, ale podziękować im, że mimo tak fatalnej pogody przyszli na mecz i pewnie w imieniu zawodników powiem, że no następny mecz nie, że będziemy lepszy, ale musi być lepszy. Panie trenerze, za tydzień mecz z Wisłą. Co się w takiej sytuacji robi? Jak pan poprawił? Musimy się wyspać z tym. Potrafił zmobilizować drużynę. Musimy się przespać z tym, tym bardziej, że w takim meczu jak dzisiaj, bo my wiedzieliśmy od początku, że
kim gramy te pierwsze kolejki. Bardzo mi zależało na tym, żeby te mecze przygotowujące do rozgrywek były z dobrymi przeciwnikami. No, ale chcę podkreślić, że w tamtych meczach grał Nowak, grał Kowalczyk. A Państwo piszą, kim byli, no w jednym przypadku jest Nowak i Kowalczyk dla tej drużyny. Czy są pytania do trenera Zielińskiego? Nie widzę więcej pytań. Dziękuję serdecznie.